Witajcie moi kochani. Szczerze mówiąc, miałam dzisiaj nie robić czytania, bo muszę powiedzieć, energetycznie się czuję lekko wypompowana, ale ci na górze nie dali mi spokoju i kazali mi zaglądać w temat miłości. Kochani, dużo się dzieje teraz energetycznie. Jeszcze 3 miesiące będą na pewno ciężkie. Nie będę tutaj opisywać konstelacji planet i tak dalej. W każdym bądź razie jeszcze 3 miesiące mogą być takie dosyć ciężkie energetycznie, również i dla mnie. Ostatnio robiłam dosyć dużo czytań. Ogólnie, kochani, nie robię czytań, ale jeśli ktoś mi pisze i błaga o pomoc, więc nie umiem odmówić. I szczerze mówiąc, wypompowało mnie to troszeczkę energetycznie, ale jak to mówią, Bozia daje siły, więc wykorzystam je, później jadę na jakiś masaż, więc się zregeneruję. Kochani, dzisiaj zrobimy takie czytanie refleksujące, czyli co kocha on w tobie, czy co lubi w tobie, a co mu przeszkadza. Myślę, że to da co niektórym pewne impulsy, i może pozwoli się zastanowić nad sobą, bo ogólnie to tak to wygląda, że tylko te nasze Wiktory, oni są tacy niedobrzy, nieczuli i w ogóle, a my to takie aniołki jesteśmy i czekamy i kochamy i tak dalej. Kochani, wierzcie mi, nie zawsze tak to jest. Często i my mamy zadziory jakieś tam sobie, które wysyłamy pod kątem tej drugiej osoby i nie zdając sobie często z tego sprawy. Więc dzisiaj się przyglądniemy temu, co mu się podoba w tobie, a czego nie lubi. Ok? Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne przesłanie odnośnie mojego kolektywu. To jest oczywiście czytanie, jak ona cię widzi. Czyli nie jak ty siebie widzisz, tylko jak on cię widzi. Ok, to zaczynamy. Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne przesłanie. Co mu się w tobie bardzo podoba? Pamiętajcie, kochani, to jest czytanie ogólne, nie z każdym będzie rezonować. Praktycznie ja wyłapuję tarotem tylko energię najbardziej, jak to powiedzieć po polsku, czekajcie, która jest ma największą prezencję właśnie w naszej grupie. No, już widzę, co mu się podoba. Ej, mocne karty. Mocne. Kochani, co mu się podoba? No, przede wszystkim bardzo mu się podoba twoje podejście do niego. Jak ty go widzisz? A widzisz go jako króla buław, czyli naprawdę masz bardzo wysokie mniemanie o nim. Jest dla ciebie przystojny, najbardziej seksowny. On ma taki standing w swoim otoczeniu i tak go postrzegasz. Można nawet powiedzieć, że go trochę na piedestał postawiłaś i on o tym wie i to mu się bardzo podoba. Czyli tutaj bardzo karmisz jego ego. Następną kartą jest As Mieczy, czyli jemu się podoba, że jesteś prawdomówna, że zawsze podejmujesz szansę komunikacji, że wykorzystujesz te szanse, aby z nim komunikować, aby mówić mu prawdę, to co czujesz, to co ci się podoba, to co ci się nie podoba i on to bardzo sobie ceni. No i oczywiście z Asem Kielichów to, co bardzo lubi w tobie, to jest
Twoje życie uczuciowe, to jest Twoje ogromne serce, to ciepłe serce, to, które daje Mu tyle miłości. Co Mu się jeszcze w Tobie podoba? Co Mu się jeszcze w Tobie podoba? Wow. Mamy kochanków. Ajajaj, to jest bój jeden, no. No, z kartą kochanków to oczywiście Twoja namiętność, Twoja miłość, Twoje tęsknoty. Oczywiście Twoje ciało bardzo Mu się podoba. I to Twoje takie pełne oddanie. Z trójką mieczy podoba Mu się to, że mając tyle uczuć, również jesteś, jakby to powiedzieć, jesteś bardzo wrażliwa na zranienia, że to nie jest tak, że ja kocham, ale jestem zimna gdzieś tam i Ty możesz ze mną robić co chcesz, a mnie to nie rusza. Nie, nie. Każde jego słowo, może nie tak powiedziane, jego zachowanie, ono Cię bardzo rani. Czyli jesteś bardzo wrażliwą osobą. Nie tylko bardzo pełną miłości i uczuć, ale również i wrażliwą. I on to w sumie, nie powiem, że on lubi Cię ranić, ale w momencie, kiedy jesteś zraniona, to pokazujesz tą swoją słabą część. I bądź co bądź, faceci z jednej strony lubią silne kobiety, niezależne, ale z drugiej oni kochają również te kobitki, którymi można się opiekować, można pocieszać, przytulać, bo wtedy odzywa się ten instynkt tego opiekuna, prawda? No i dla niego jesteś bardzo płodną osobą, z dziewiątką monet jesteś osobą bardzo płodną, bardzo taką, która jest w stanie dać wszystko, która sama ma i tym samym może dać komuś również bardzo dużo, czyli nic nie możesz dać komuś, jeśli sama tego nie masz, a tutaj Ty jesteś wielkim bogactwem, zarówno duchowym, jak może i nawet materialnie. Wiedzie Ci się nieźle i on to właśnie widzi, że Ty jesteś naprawdę, że chętnie pracujesz, że jesteś bardzo pracowita, że zbierasz te swoje plony, ale też potrafisz się nimi dzielić. Co jeszcze Mu się podoba? Wiecie co, to może mieć rzeczywiście z taką energią lekko sadystyczną, bo znowu mamy z dziewiątką mieczy tą właśnie taką wrażliwą duszę, która cierpi, która płacze po nocach. I on tutaj to czuje i szczerze mówiąc, jemu się to podoba, właśnie ta Twoja wrażliwość, kiedy nie możesz przez niego na przykład po nocach spać, czy ogólnie przez jakąkolwiek sytuację. Kiedy to bardzo przeżywasz, kiedy szukasz rozwiązań, kiedy masz noce nieprzespane, bo coś Cię tam gnębi, kiedy masz, nie wiem, koszmary Ci się śnią i opowiadasz Mu o nich, właśnie o tych snach i Jemu się to podoba, że Ty się tym potrafisz dzielić. Z paziem buław to mogę powiedzieć tutaj, że on kocha te impulsy, wiecie, te takie gorące impulsy, które wysyłasz w jego stronę. To mu się bardzo podoba. No i z szóstką buław, to jest karta zwycięzcy. Jemu się podoba właśnie ta chęć, czy właśnie to dążenie do celu, ta ogromna chęć bycia zwycięzcą w każdej sytuacji, czyli Twoje ambicje bardzo mu się podobają. Podoba mu się, że Ty jesteś bardzo praktycznie na piedestale, w otoczeniu, może w rodzinie,
że jesteś właśnie tak postrzegana jako osoba, która wchodzi do pokoju, czy wchodzi do jakiegoś urzędu i jej jest wszędzie pełno. Czyli twoja energia właśnie jest tak mocna, że praktycznie każdy cię postrzega jako tą silną, wspaniałą osobę z charyzmą. Okej, to teraz zobaczmy, co mu się nie podoba w tobie. Czego nie lubi? Aha, no proszę, tutaj niektóre mamy takie dziewczyny, co lubią się bawić, lubią towarzystwo. Może za dużo tego towarzystwa, może za dużo imprez, może za dużo koleżanek. Ja tu odnoszę takie wrażenie, że on jest taki lekko zazdrosny, że masz zawsze bardzo dużo ludzi wokół siebie, ale też ta karta może mówić, że lubisz również, nie stronisz od pewnych napoi, które później powodują, że jesteś bardzo wesoła. Ale tutaj widać, że jesteś osobą bardzo towarzyską, że się często spotykasz z ludźmi, że wychodzisz, że masz duże grono znajomych i to mu trochę przeszkadza. Czyli jak pies ogrodnika, nie? Nie mówię, że macie, słuchajcie, dziewczyny, doić te alkohole, ale trzymajcie się tego, nie rezygnujcie z przyjaciół, nie rezygnujcie ze spotykania się, z imprez, bawcie się dobrze, może tylko ograniczyć te trunki, może nie tak jak na tej karcie to widać. A co niektórzy z panów mogą mieć problem, że ty sobie świetnie radzisz, że ty praktycznie go do niczego nie potrzebujesz, ani finansowo, ani emocjonalnie. Więc tutaj ta karta mówi, że on cię widzi naprawdę jako królową monet, ale to mu przeszkadza, że możesz mieć lepszy status jak on. Czyli mamy tutaj tak druga karta, to jest właśnie taka zazdrość, nie? Pierwsza o przyjaciół, druga może o twój status, co mu się jeszcze nie podoba. Dla niektórych może być tak, że jesteś w związku, że jeszcze ktoś jest przy tobie, ktoś, kto praktycznie ten z królem kielichów, ktoś, kto cię kocha, kto o ciebie dba, kto jest przy tobie i to mu się może nie podobać. Dla innych może być tak, że możesz mieć również innych adoratorów i on o tym wie i też mu się to nie podoba, no bo jakżeby to, nie? Czyli mamy trzy karty takiej zazdrości. Co jeszcze mu się nie podoba? No dobra, weźmiemy cztery. Aha. No ciekawie, ciekawie. No i znowu mamy kolejną kartę z dziesiątką monet, to jest bardzo taka szczęśliwa karta, kiedy jesteś ustatkowana emocjonalnie, kiedy jesteś szczęśliwa również i materialnie, czy zawodowo ci się powodzi. I właśnie znowu, ja tutaj mam wrażenie, że mamy do czynienia z facetem bądź klientką, zależy na kogo tam patrzycie, która się czuje dużo gorsza od ciebie. I znowu mamy tą kartę, że jemu się nie podoba, że ty masz za dużo, że za dużo może wiedzy, za dużo osiągnęłaś. I tak naprawdę, tak jak w tych poprzednich kartach, ty jego do niczego nie potrzebujesz. Tak on to widzi. Z kartą sądu nie podoba mu się, kiedy oceniasz go. Kiedy mu powiesz, co ci się nie podoba w jego zachowaniu. Kiedy oceniasz jego słowa na przykład, no bardzo nie lubi tego oceniania przez ciebie. Następnie mamy z ósemką mieczy, to jest takie za dużo myślenia, czyli ty za dużo myślisz, za dużo analizujesz, do różnych wniosków dochodzisz, ale też nie potrafisz podjąć decyzji. Myślę, że to chodzi o niego. Że tak naprawdę to ty za bardzo jesteś w głowie, za bardzo wszystko analizujesz i wskutek czego
nie potrafisz podjąć konkretnych decyzji, czyli jesteś taka, nie widzę, nie słyszę, muszę to przemyśleć, a jak im więcej myślę, tym bardziej cię odsuwam. Tak bym to odbierała tutaj przez tą kartę i to mi się nie podoba. No i co jemu się nie podoba z czwórką tych kielichów, że bardzo często się obrażasz. Że w momencie, kiedy coś tam się wydarzy nie tak między wami, to ty naciągasz nosa, odwracasz się i nie. Wtedy on przychodzi na przykład i mówi, słuchaj, tu masz takiego kielicha, to ci jeszcze dam, a przepraszam, a ty nie. I taka obrażalska królowa monet. Nie, to teraz sobie troszeczkę musisz się więcej postarać, abym ja odwróciła moją głowę w twoim kierunku i wzięła ten kielich, który jeszcze mi tutaj podstawiasz. Więc to jest taka energia obrażalskiej. To co, jeszcze zobaczymy. Co by chciał ci może jeszcze powiedzieć do tego wszystkiego? Co chciałby ci powiedzieć? No, chyba nic. Chyba już wszystko powiedział. No chodź. Chodź, gościu, powiedz. Powiedz jeszcze, co ci na sercu leży. Chodź. No, dzięki. Bardzo mocno się mnie trzymasz. Bardzo mocno. Ja czasami brakuje mi tchu. Nie wiem, czy ja to przytrzymam z tobą. Właśnie to że ty tak bardzo mnie trzymasz, tak kontrolujesz, tak nie potrafisz puścić. No i chcę ci powiedzieć, że w przyszłości, że kilka tygodni, kilka miesięcy i będziecie razem. I też właśnie tutaj, do tego momentu, kiedy nie będziecie razem, możesz odnosić wrażenie, że on w ogóle nie chce żadnej przyszłości z tobą. Może się odsuwać od ciebie jeszcze, bo on będzie potrzebował ten czas na przemyślenie. No i mamy, patrzcie. Na wiosnę wydarzy się to, no co chyba wszyscy czekacie, na zawsze. To jest twój partner życiowy. Od wiosny dla niektórych zacznie się wspólna przyszłość i to będzie miłość do grobowej deski, kochani. I nie czuję, abym musiała jeszcze coś wybierać. Może jeszcze tylko weźmiemy radę dla ciebie od uniwersum. Co jeszcze uniwersum chciałoby ci powiedzieć? Jaką radę uniwersum ma dla ciebie? O, mamy ciebie, bądź sobą. Kochaj siebie, bądź sobą. Koncentruj się na sobie w tym czasie. Nie myśl 24 na dobę o tym swoim królu, księciu, tylko koncentruj się na sobie. Żyj. Odkryj miłość do siebie, czy rozniecaj tą miłość. Koncentruj się po prostu na sobie. Nie buduj w tym czasie żadnych murów. Pracuj nad swoimi blokadami, oczyszczaj się. Bądź sobą, cały czas słyszę to, bądź sobą. Zaufaj, że mężczyzna, o którym myślisz, na koniec, nieważne jak on się zachowuje, ale na koniec swojej drogi, i tak będzie słuchał głosu duszy i będzie chciał to wszystko, żeby to wszystko miało porządek w jego życiu, w twoim życiu. No i mamy oczywiście wspólny dom. Więc uniwersum potwierdziło to, co wyszło tutaj w kartach. Mam nadzieję, że mogłam wam w jakiś sposób pomóc, że to czytanie
dało Wam troszeczkę do zastanowienia. Coś jeszcze? A chodźcie, wyciągnijmy jeszcze, wiecie, dla zabawy, nie? Parę szams. Zobaczymy. Albo nie, jeszcze weźmiemy kartkę czasu i zobaczymy, jakie znaki zodiaku może tutaj będą rezonować. Ale to mówię, znaki zodiaku i szams to jest tylko takie dopełnienie, jak ktoś czuje, że idzie w rezonans, ale sama ta energia będzie, poczujecie, czy to z Wami rezonuje. No i tutaj było, bądź sobą. Ty odzwierciedlasz świat, a świat odzwierciedla Ciebie. Mamy jedynkę, to się wydarzy, coś się wydarzy bardzo szybko, jeden dzień bądź tydzień. Mamy poniedziałek. Poniedziałek i dwójkę. I półksiężyc. I żółty diamencik. Jeśli Wam coś to mówi. Mamy siódemkę. A propos siódemek, dzisiaj dostałam przepiękną talię kart po polsku, z Polski, od Agnieszki. To jest wyrocznia siedmiu energii von Colin Baron Wright. I szczerze mówiąc, już je przejrzałam. One są tak głębokie, tak piękne. Jak tylko je przestudiuję, moi kochani, na pewno zrobię Wam ciekawe czytanie. Mimi, dziękuję, Aguniu, bardzo serdecznie. Czyli mamy siódemkę, mamy koło, czyli to może być koło samochodu, to może być, nie wiem, jakaś bryczka, to może być również wrzeciono, co jeszcze mi? No oczywiście koło przeznaczenia też mi się pokazuje. Kolor żółty może mieć jakieś znaczenie dla Was. Mamy szóstkę, ciesz się tym czasem, 6 dni, 6 tygodni. Mamy słońce, początek i koniec. Jesteś wolna w tym czasie, który sobie wybierasz, czyli masz prawo wyboru. Tutaj mamy pannę i szóstkę. Zbieraj plony, 6 tygodni, 6 miesięcy. Mamy barana. Tydzień, miesiąc. Tutaj mamy słoneczniki i mamy dwunastkę. 12 dni, 12 tygodni. Jakiś cykl się zakończy. I weźmiemy sobie parę szans i zobaczymy, co nam tam wyjdzie. A więc, patrzcie, znowu mamy, to jest taka kotwica od, kotwica nie, to ster od statku, więc jeśli macie statek, łódkę, czy Wasz Pan ma coś takiego, to idzie to z Wami w rezonans. Mamy taką dobrą wróżkę, elfika, czyli coś, co jest związane z naturą. Czy Ty lubisz naturę, czy on bardzo lubi naturę, czy oboje lubicie spędzać czas w naturze. Mamy, nie wiem, czy będziecie to widzieć, takie bardzo maleńkie serduszko z napisem miłość. Co jeszcze mamy? Mamy chmurkę. Może się spotkacie teraz przy zachmurzonym niebu. Ha, ha, jesienią to w ogóle nic nowego. Mamy L. Mamy, co mamy? Literkę S. Mamy literkę K. I mamy szpileczki, kochani. Dla niektórych, niektórzy możecie właśnie, może jakaś randka, gdzie będziecie takie buciki ubierać. Może ten Wasz ukochany kupił Wam takie sexy szpileczki kiedyś. Może lubi Was w szpileczkach, wiecie? Czyli to wszystko, co tutaj się zadziało na tym stole, idzie z Wami w rezonans, kochani. I tym oto akcentem kończę to czytanie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego razu. Buźka, pa!